Dzień dobry. Dzisiaj witamy w naszej szkole pana z Biura Pamięci Narodowej z Wrocławia. I chcieliśmy się zapytać pana, co pan uważa właśnie o takich spotkaniach, konkursach? Czy jak to wpływa na budowanie pamięci o żołnierzach wyklętych? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że robienie patriotyzmu nie może być nachalne. Możemy to robić spokojnie i właśnie tego typu akcje jak biegi czy różnego rodzaju konkursy, takie jakie teraz się odbywają w naszej szkole, na pewno są przyczyną do tego, żeby ta pamięć o ludziach, o których się nie mówiło przez 70 lat, ponad 70 lat, zachowała się w naszej pamięci, w naszych głowach została istota ich czynów. Witam panie Marcelu. Witam. Chciałbym zapytać się, jak się pisało? A bardzo dobrze się pisało. Test był taki łatwy, przyjemny, lekki, nawet ich znałem. Bardzo, bardzo fajnie się pisało, łatwo. Dobrze, a będzie 100%, tak powiem? No, jest możliwe. Jest możliwe. Takie pytanie teraz do pana. Czy uważa pan, że dobre jest właśnie organizowanie takich konkursów, jakichś takich spotkań, które mają na celu budowanie tożsamości, pamięci o żołnierzach wyklętych? Według mnie to jest dobry pomysł i uważam, że takie inicjatywy powinny się odbywać. Kim dla pana osobiście są żołnierze wyklęci? Mówił pan właśnie, że to nie powinno się ich nazywać wyklętymi, tylko niezłomnymi. Mm-hmm. I kim są dla pana? Te dwa przymiotniki, wyklęci czy niezłomni, wyklął ich system komunistyczny, natomiast na pewno trzeba uważać ich za żołnierzy niezłomnych, za ludzi niezłomnych, bo to nie byli tylko żołnierze, ale również pracownicy, którzy się przyczynili do tego, żeby odbudować ojczyznę. Ja jako naukowiec, historyk muszę do tego podchodzić tak jak lekarz podchodzi do chorego. Bardzo spokojnie, opierając się na wielu materiałach, zarówno źródłowych, tak jak i tutaj, co na filmie, staram się wam przedstawić, badaniach archeologicznych, badaniach genetycznych. Wówczas dostajemy po prostu pełny obraz pokoleń, które odeszły, pokolenia Kolumbów, tak? Ludzi, którzy walczyli o niepodległą. Po ponad 200 latach naszej historii, 200 latach zrywów narodowych, w 1944 roku młodzież w waszym wieku chwyta za broń w beznadziejnej tak naprawdę walce w czasie powstania warszawskiego i stawia wszystko na jedną szalę, a może stawia wartość najważniejszą w własne życie. Rozumiem. W imię idei, w imię patriotyzmu, w imię wojny, wolnej ojczyzny. Pytanie do Kingi. Jak się pisało tobie? Test składał się z 27 pytań otwartych i zamkniętych. Mieliśmy na to 45 minut przeznaczone. Jedne pytania były trudniejsze, drugie były łatwiejsze. Jednak powiem tak, że w pytaniach były od razu zaznaczone odpowiedzi, że tak powiem. Szczególnie w zadaniach zamkniętych były odpowiedzi na zadania otwarte, więc to mogło nam ułatwić, wiadomo. Jeszcze jakieś ważne słowa? Tak. Pozdrawiam panią Jadwigę Kosalnę, która przygotowała mnie oraz moją grupę historyczną do tego wspaniałego konkursu. Jak pan uważa, jaki jest teraz stan wiedzy, świadomości w Polsce na temat żołnierzy wyklętych? Czy to jest temat alienowany, czy raczej tu wraca teraz? Temat żołnierzy wyklętych jest ciągle odkrywany. Mówiąc o historii, o pamięci o żołnierzach wyklętych, ta pamięć zawsze była, natomiast nie wolno było o niej mówić. Wydaje mi się, że to w was leży to, żeby w odpowiedni sposób honorować tych ludzi i wszelkimi sposobami czcić ich pamięć. Rozumiem. Dziękuję bardzo za wywiad.